Cześć. Witamy was. Powiedz coś, panie. Ja też was witam. Jak fajną chypę miałeś. Gramy tak, gramy w model Medal of Honor Area Assault. Of Honor się czyta. Of Honor. Of Honor się czyta. Ha się nie uzupełnia. To już jest klasyk z 2002 roku. Bardzo fajna gra. I uwaga, siedzimy przy jednym kompie. No czego nic nie mówisz, Boże, nie wstydź. Nie będę ci wchodził w słowo, mistrzu. Właśnie, wchodź mi słowo. I siedzimy przy jednym kompie i gramy tak, że jak jeden zginie, to drugi wchodzi na jego miejsce i tak się zmieniamy. Czyli new game. Zaczynamy od misji pierwszej. W Alcebie. Medium. Nie medium. To nie medium. Tam easy. Prawa musi być. Good work on infiltrating the cost line. Nie umiesz czytać. Umiem czytać. Nie, przestanę tego wszystkiego procedury. Okej, okay, jedziemy. O, dobrze jest. O, szwaby. Muszę sobie ustawić prędkość mychy. Na szybko. O, dobrze. Cel misji. Nieznane, tajne. O, zgasiliśmy światełka. Wszyscy cisza, mogą to odkryć. Nie spoileruj pan. Nie spoileruj, tak pisało. Przeczytałem tylko. Ktoś mógł nie zauważyć. To ty nagrywasz gameplaye dla głuchoniemych? To jest... Płaska twarz. To są brutalne. Z litości nie mają. Ale pięknie. Wypuścić mnie, grubasy. I zaczynamy część praktyczną. Czyli nadupcanie Niemców. Gra mój kolega teraz, bezwi się. Odzywam się przecież prawie cały czas. No to, żeby było wiadomo, kto gra. Ground. Oj, do Hitlera. Jaka celność. Potem opowiedz o śmieciarze. Nie. Co nie, nie. Czekaj, przypomniała mi się jeszcze wczoraj z myślą o tym odcinku jedna anegdota, tylko że zapomniałem. W szkole takich słów nie używasz. W szkole? Ja nie chodzę do szkoły, po coś to powiedział. A do gimnazjum kto chodzi? A do gimnazjum kto chodzi? Twój brat. No już mamy jakieś cele, dostać się do okupowanej wioski. Że jesteśmy w wiosce. O, są hitery. Czapka mu spadła. Czy hełm. A nie skuj się, bo ja chcę grać. No to to wchodzi. No idioci. Tak to jest, jak się gra na medium. Na easy by było trudniej, a ty nie. O, mam karabin na jastrzębskiego gówienka. Aha, to było ze śmieciarzami, to było z MP40 właśnie, nie? Odstąpić z Mordor. Dobra, powiem ci z tym. O Jezu, we mnie się wstrzelić. Co za zły motherfucker. Czekałem. Wszędzie są ludkowscy, czujemy się osaczeni. Ludkowski is back. Chyba dead. Bierzemy karabina i czaszczamy. Chyba nie padają. Otworzył okno i stał tyłem. Jak on to zrobił? Kuba też tak mówi. Jaki Kuba? Nie, to
Izydor Czerstwy. Dobra, skończ temat. No to właśnie chciałem, ale ty żeś go dalej poruszył. No bo chciałem, żebyście kawę zwinął, a nie jakimś dziwnym sposobem. A co ja mu nie powiedzieć, że to jakiś, że to jest człowiek? To było za bardzo kogo dwartościową. On to zobaczy. Co będzie? Teraz jakie? Znajdź i ratuj agenta SAS-u. SAS? Już się boję. Tak. SAS kiepa. Jesteś sam? Teraz? Na razie sam. Jaki Rambo. Czy ten żołnierz był łysy? Oj, nie wiem, nie przyglądałem się po twarzy. Nie pamiętasz, że w wojsku mają wszyscy być łysi? Chyba. Kiedyś tak było. Skąd ja wiedzieć? Aż ty... Było tak, nie? Tak? Że trzeba było wszystkich guli w wojsku chyba. Nie wiem, nie słyszałem o takim czymś. Że jak ty... Dobra, że nie, nie wiem, jest, to jest niesprawdzone. A informacje są niesprawdzone. Gdzieś tak słyszałem, przynajmniej. To jest twój kolega, mistrz. On nie podziękował mi grubas. Chodź, no idź sobie. Jak nie wyszedłeś, to co ci ma dziękować? Szkoda, tak. O! Kolejna porcja szwabów. Jest nieśmiertelny Tommy. Popatrzcie na jestem nieśmiertelnego Tommy'ego, gdzie on jest. Tam przebieg asasynienia. Jest niezauważalny dla oka ludzkiego. No tutaj wlazł. On ci pokazuje apteczkę, a ty się z nim śmiejesz. Otwieraj. O, zniknął nagle. Co zniknął? To mi zniknął. Patrz, nie boli go już. Już się wyzwolił. On jest już na 10 poziomie wtajemniczenia, nie czuję bólu. Ty jesteś buddystą? Buddystą? Nie wiem, ja się takich rzeczy nie znam. Idź za agentem SAS, chyba on idzie za mną. To będzie dobre, jeżeli się uda. Nie spoileruj. Nie. Chociaż szczerze. Myślałem, że będzie strzelał do gościa, który już nie żyje. Aż tak mogłoby tak już być. O nie. Powiem szczerze, że to jest klasyk, a ja przeszedłem w nim chyba z 3 misje. Ty przeszedłeś całego, nie? Ja do końca nie, tylko mój tata głównie w to grał. Dziwne, że każdy, kto nagrywa na YouTubie, mówi, że jego tata grał w Medal of Honor. Tylko twój tata nie grał. No właśnie. I przez to ja też nie grałem. Widzisz, jaki ja biedny jest. Tylko plebs nie grał w Medal of Honor. Za to grałem w nieśmiertelną grę Skoki na Ciarski. No ja tak nie mów. Haha, mówię. O, on w ogóle żyje? Czy to jest jakiś... Pewnie się skryb nie wczytał, czy coś. A to mi idzie? Major Golillo. Widzisz, poległ. Idźże. Co idźże? Nie padłem przecież. Padłeś. Jak padłem? Gruba spadł. Nie. Albo nie, zrób to, bo jestem się tam nie lubię. No właśnie, widzisz. Widzisz, jak to jest? Już drugi jest. W jednej minucie. Masz minutę. Może w dupala bliskiego. Przepraszam, muszę się jakoś... Nie przepraszam, oj. No to, że padłem, przepraszam, a nie za dupala ruskiego. Czemu nie w ogóle strzelałeś? Się zastanawiam, jakiegoś kurde... Pewnie machine gun w ręce. Roboty. Mechy. W drugiej wojnie światowej? Szczegół malutki. Mam pitola.
alkohol 44, 45. 40. Jaki 45? No Colt 45. No, z kalibrem ci się pomyliło pewnie. A wiesz, jak ja jestem w broni obeznany jak... Ty raperze. Zaczęli do niego strzelać, on ucieka. To jest fajne jest... ten, takie fajne glutki są w tych łeczkach. O, wiesz, wiesz panie, że tu się zapisuje F5? Aż taki głupi nie jest? Co czego nie zapisuje? Wpisywałem to 3 razy. Koleś... Jesteś tak cichy, że nie zauważyłem. Proszę. No tylko szukamy tego naszego kochanego agenta SAS-u, który pewnie gdzieś się zaklinął, a potem jakąś inną głupią rzecz. Chyba, że żeby ci nie zginął. Tak. Lewitujący żołnierz SS. Kurda. Kurda. To było pianino. Może w dupę. Jaki przeciwnik. Jaka refleksja. To jest jakaś szafka. Szafka na pianino pewnie. O nie, jak on ma twarz. Muszę z nim chodzić. Dobra, przeżyję to. Dobra, piszę sobie, że uratowałem jakiegoś dziada. Idziecie za mną? Idzie dziad. Mamy kolejnego członka swojej kompanii. A tamten... Tamten już pewnie... Tamten już przeszedł całą grę. Mówisz, że on z nim się już całą grę nie chodzi. Tylko Warwewie, czy jak to tam się czyta. Ale Mordor tu zrobił? Wszystkich pozabijał, brutal jeden. A ty tym czasem nie byłeś? Właśnie, że nie byłem, się tak dziwię. Co tu się działo? Pod moją nieobecność. Idzie. Rambo 2. Drugie starcie. Teraz trzeci to będzie właśnie, drugi, przepraszam. Z tego co pamiętam, to tylko dwóch ich tu było. Jeden tu był. Ale poszedłem w godziną uliczkę i znalazłem drugiego. Fartem. Jest cel dodatkowy, czy co? No chyba tak. Poboczny. Jakaś ciekawostka zawsze została odkryta. To jest ciekawostka, pewnie każdy tak robi, tylko ty nie. No, tak może być. Nie wiem. Jeśli słychać w ogóle odgłosy tła, to możliwe, że to się wytnie. To go znowu zabił do cholery jasnej. Dobra, daj mi. To daj mnie. Odejdź. Nie odejdę. Dobra, trzymaj. I'm back. Pierwszy raz siadłeś, więc jak powracasz? Jak siadłem? Może daj mikrofon gdzieś tu na środek. Tu ja nim go ruszałem? Resam. Nie ruszaj mi telefonu. Doruszał cię telefon. Okej. Okay. Zastanawiam się za jakimiś zboczuchami, bo zawsze go zabił. Mi się myli, że... Idź za nim i pilnuj dziada. No idę. Mi się myli zawsze, że shift to się biega, a tu się właśnie zwalniasz. Się w ogóle nie biega. No z masz... tego zboczucha idź od sasu. No to... Jakiego z... Boże, dwóch za mną teraz chodzi. No wyjdź taki... stąd, to teraz Zaczony. Bierz. Padnij już, nie mogę na to patrzeć. Ty nie można to patrzeć. No co ty? Exploring. No dobra. To nie jest sandbox. No, tak. Tam. Mówiliśmy. No do tej bramy tam po prawej. Mówię ci, że ja w to nie grałem, ty to grałeś, to możesz jakimś poradę rzucić od czasu do czasu. Ja nie mogę, ale gram jeszcze raz, bo goś mi nie powiedział. A skąd jest gniec siedzi gdzieś? Dobra, jak to się... Gdzie te bomby? Jak się bomby bierze?
Weź inną broń, to nie ma naszych pocisków. Jakżeś wszystkie wystrzela. Co ja zrobię? Winem garant. Tylko jeżeli ja mam tam iść, a on przedtem umarł, to gdzie ja bym był? Wziąłem. Pokaż na sekundkę mi. Pomysła. Masz. A tam jakiś józek cnota siedzi. Nie cnota. A to mój maniak? Gdzie poszedł? Bardziej grubasny. Wygląda jak Freddie Mercury's Queen. Nie wiem, że nie wiesz, bo nie widziałeś, bo ty muzyki nie słuchasz. Wyższych lotów. Ej, on tam coś, nie wiem, co on tam robi. Dobra, daj mi. O jest, ty daj mi. Nie będzie. Nie będzie. Nie będzie dziad płynął. Nie wiem. Bezpiecz to pociski, bo nimi możesz tylko swoje pośrodki strzelić. Jakie pociski? Bo jeżeli oni nie przeładować jakbyś. No dopisałem dopiero, nie dopisuj. No jest. Co, że zapisałeś? Są. Ślepak. Co ślepak? Tu się lubi nie docelować, tak? Może. Trzeba umieć. Idę do przodu. Okej, tam pa... O, wiedziałem, że to nie będzie. Ale pałąk. Strzeliłem chyba 6 razy i za 6 padł. Ty tylko 2 razy trafiłeś. No, to drugie działo musiał zrobić. No to drugie. I uciekaj stąd. Jakie oskryptowane. To ci chyba to jest Frida trójka, damy ciekawe, czy sobie poradzisz. Tylko, że szkoda, że nie masz. Mogę sobie sprawić. No zniszcz. Czekaj, bo mi oko boli. Co mam zniszczyć? Nic nie mam zniszczyć. Co ty chcesz, żebym je zniszczył? Zaraz będziesz niszczył. Czołgi będziesz niszczył, mistrzu. No, zaraz. Zaraz jest zaraz. Poczytaj dialogi może. Co ja, lekto jestem? Zepsuł ciężarówki Opel. Masz im kabelki poprzecinać. Wiem, wiem. Jaki Max Payne. Masz las w ścianej. A dobra, potem ci powiem. I będzie tajemnica, to ty mi chciał powiedzieć. Nie, bo fajny pomysł na intro. Do garażu! Tam masz ciężarówki i kabelkę przecinę. Ja tego nie znam na pamięci. Masz kurde kompas tam. Kieruj się trochę nim, a nie ja power up. Nie przybijać kompasu. Porządny orangutan. No, ciężarówki! Kabelkę. Ale jest z drugiej strony, mistrzu. No to. A to to. I przytrzymaj środkowy. Wiem. No brawo! Brawo! Brawo. Co robię? Dopisuję. Jak się chodzi? Tam leży jakiś zboczuch. Tu? Tak. Co on robi? Nie wiem, nie chcę wiedzieć. Bawi się w samo Fischera, czy co? W Sprinterce. On przeżył. Boże! Ludzka stonowa. Co to co bawi się u... Potelepał i już dalej Rambosy czy co? Są robokopy. Zazmiał ulicy. No tam były. Tu się nie da przeładowywać. Mówię, strzel ten pocisk i będziesz ją... inteligentny. No proszę przeciąć kabelkę. Czekaj, bo tu ziomek leży na podłodze, no tam. Tak strzel. Tam, o tamten strzel jako ciężarówki. Już dobra. Stał i ucieka. Nie wiem, co on zrobi. Ty się położyć czy... Widzisz? To nie są skrypty. Tak, nie słyszałem. Tu była tylko jedna, nie? No, tu jest tylko jedna. Trochę zapiszemy.
O, czołgi. Czołgi, czołgi też podsadzić trzeba. O, tylko pojedzie. Tu pamiętam, że coś było nie tak. Trzeba teraz wszystkie... Jeszcze trzy czołgi. Ej, w magazynie cofnijcie. Tego magazynu i tam gdzieś na półce trzeba. Na półce leży czołg. A nie, sorry, to jeszcze nie jest magazyn. Będzie wstępnym. Dalej. Widzisz, pamiętanie gier na pamięć ma swoje słabe strony. Się możesz pomylić. Bo też on wiedzie więcej niż ty. Się uzupełniamy. Ty znasz na pamięć, ja nie znam. Nie wiem, do czego zmierzasz. No głos tak na wierzy, mistrzu. Ślepa kuro. Ja nie wierzę, podsadzę to i będzie. Gdzie na wieży? No do tołu. Do tołu. Biegnij jeszcze. Proszę. To jest dobrze. A jest mi prawie. Proszę, no. proszę mnie puścić. O Boże. Boże, co to nie było? Pomoże. Ja sobie pójdę przespacerować się. Chodź, czy zapisałeś? Brawo. Mówiłem, że zapisuję. No tak jak ty. Bo ja nie padam tak jak ty. Bo ty nie jesteś deszcz. Masz dodatki w ogóle jakieś do tego? Nie, ale ty masz. No ja mam. Co najwyżej? Świerk ma na premierowych dwa dodatki, ale nie ma podstawówki i mu nie chodzą. Jaki świerk może wprowadzić? Oj, przepraszam, kolega z klasy. Taki... Z klasy? Really? Twój też. Really? Nie, nie uznajmy, że nie znasz świerka. Really? Pogadasz na twoją sytuację. Jeszcze nas będzie oglądał, co? I cię potem będzie... Ale powiedz mi, od czego się zaczął jego fenomen w ogóle? Ma nazwisko, świerk. I dlatego wszyscy go... I tu już. No właśnie. Tak. Dziwne. Jestem na tyle dobry, że nie hejtuję. Ja cię znam. Stocznia Gdańska. Czołgi budują. Tak, w stoczni czołgi budują. No to jest stocznia Gdańska w Berlinie, czy gdzieś tam. W Warszawie jakimś. Podobno chyba, podobno nazwę było gdzieś w metro, nie? Nie wiem, nie wiem. Może i nawet była. Dup, wszystko wybucha i ogniem zieje. Niekoniecznie to miałem na myśli. Jakie dynamiczne, człowieku. O, w dupę. Dzieje akcja, że... Zapisz może, co? Tylko nie w tym momencie. A. Napisałem. Ty tak strzelasz, że ci się zaraz na boję skończył. Seriami ich. Seriami to jak mafii strzelam, bo tam taki odrzut duży jest. Właśnie, no bo ja bym się skończył, będziesz ty grał. Bez nabojów. Co jesteś, bo nie zrozumiałem? No powtórz. Ja nie zrozumiałem twojego pytania do mnie. Powiedziałeś, że ty jestem jakiś coś tam. Ja nie usłyszałem. A to ja nie powiedziałem, że jestem. A powiedziałem, że jak naboje by się skończył, to powiedziałeś, że będziesz zaraz ty grał, nie? I ty nie myślałem na boi, więc sobie na... Ja słyszałem jakiś... Dobrze, jestem bojów. Myślę, what the fuck? Pizza Hut, słyszałeś go? Nie. Pizza Hut się darł. Czy nie czytam hat, tylko hut się darł. To nie będzie wtórzyć. Głodny był. Szkoda, że nie mają rany po prostu. Proszę, nie.
Muszę. Ja my już w ogóle nagrywamy? Może 10 minut? O, wiesz, nie wyszedł odcinek 3 godziny. Oj, tam takie długie misje są, ja się wszędzie cieszę. Kto to będzie oglądał później? Ćwiarka. Może ktoś jednak lubi oldschoolowe i stare gry, więc... To sobie sam pogę. Mamo, ktoś nie za tej gry. Znasz materiał. Co zna? Wiem, że się naboje nie kończą, ale nie musisz od razu. Szedł cały czas. A ja lubię. Jaki człowiek. Nazwałeś mnie człowiekiem? Nie wiem, czego przypomniało mi się Gollum z tego. Nazwałeś mnie człowiekiem? Tak mówię? Naprawdę? Nie, ale to już jakoś tak mi się... A, Smigol, co by mi powiedział Smigol? No coś, coś tak, jakoś tak. Właśnie, przypomniał mojego imię. Chyba czołg będzie. Nie, nie będzie to czołg, co ja mówię. Chyba nie to gram. Sprzątnąłem dziada. O nie, nie zabiję go. Przeczytaj co nam pisze, bo ja nie widzę. Boga. Nie, nie, ja bym zobaczyłem. Jakie pytongi. Ja zobaczyłem co tam pisze i tyle. To się tam się da, zwolę na tempo na, to, na ten moment. To było dobre, kozie się z kierowca temu. Tak, szczerze, jeszcze z TKM. Szczegół. Może teraz mi daj, co? Ale ja grasz, nie padłem. Ale grasz ciągle, że... Co gram ciągle? Już ci daję. Ty skończę to, dobra? Co skończysz? O tą rundę. Ci daję. Może. A dasz sobie radę? Dam sobie radę. Bo mi rzucaj tipami. Kimś. Proszę. Myślałem, że cały chcesz przejść. O Boże. Jestem łaskawy. Tak. Jesus fuck. A oglądałeś Chipseliera? Co? Oglądałeś Mieszko Chipselier pierwsze? Nie, tego nie reklamuj, nie. To jest zło. Nie reklamuj. Nie reklamuj. Nie reklamuję. Tylko się pytam. Nie oglądałem. To jest nie. Dziwne. Walisz do czułki. Jak dzisiaj na jaj zobaczyłem, to gdzieś było na główny. Nie wiem czego. Nie, nie mów. Tak się wystraszyłem. To jest zło. Nie wiem, muszę sobie to pooglądać, bo nie wiem reklamuj o co tego, chodzi. To jest zło. Ty reklamujesz, że coś... Czekaj, bo ty... Fad, myślałem, że znieśmy barierę jakaś przeciw TKM-owi. Jedyny znam się na chipsach. Nie! Proszę cię. Dobrze, przepraszam. To jest materiał niekomercyjny. Spokojna. O, muszę ma to niszczyć. Czekaj, jestem niszczem. Krzysiek też będzie nagrywał vlogi o jedzeniu. Jaki Krzysiek? To z nim będziemy grać multi w medalu, więc ale... będzie znać niebawem. Może. Na pewno. Tylko panie jak... No, wolę ziomka co kieruje. Nie wiem czego, jak muszę ją w głowę, to auto wybuchło, ale... Miało już niski stan zdrowia. Tylko tak to się to wyłączyć. I jak wybuchło, jak... Masz... Leci! Masz... Kurde. I co, misji mnie zaliczy? Zaliczy. Miało odnaleźć. Jakie efekty? Ostrzel wyczuwny. Poczekaj, zapiszę. Nie mówię się poczekaj, tylko poczekaj. No tak specjalnie. Marzej ziomek leci. No zastrzel zioma, no to było. Poczekaj. Gdzie leci? Tam po prawej. Gdzie? Skąd po prawej teraz, a nie.
Tak, tak. Widzisz? Czekaj, myśmy tu już kiedyś byli, co? Ile mam tych samolotów jeszcze? Tam po połowie tutaj. Jeden zostanie. I tu stróżówkę czy zniszczę. A nie, zniszczony jest. Widzisz, jaki mistrz? Siądź bliżej. Nie będę ci gratulował. Nie wiem, to było nawiązanie do moich wcześniejszych słów. Tak. Czekaj, gdzie mam lata? Zapisałem ci. No to było to lata. Kurde, 16 zrobię. To właśnie widzę. To właśnie. Bo tam był. Niemiec. Niemiec z Niemcem, gdzie jest samolot. Patrz przed siebie i za siebie. Do góry patrz najlepiej. Nas tu przyleci. Piękne niebo. Patrzmy się na niebo. No leci samolot, znowu go. Ja patrzę na niebo. Takie masz cele. No muszę zniszczyć jeden samolot. Gdzie? I zniknął. Ja nie wiem. Musiałem startować, mistrzu. Trzeba teraz... Trzeba to dać mi, bo jestem snajperem. Nie, tak, snajperem scykajmy. Jesteś mistrzem. Odlatuje? Kurde, no co on tak wolno? Fascynujący. Astronomia. Ruchy ciała niebieskie. Gdzie za nami? No za tobą, nie przed tobą. Ja nie. No sz, i zniknął. Jeszcze jakiś RPG-ami strzelają, Boże. A RPG-ami z drugiej światowej cię chyba pogrzało. Na czym? Panzerfausty. To RPG, tego typu rzeczy. A RPG są chyba... To jest bardziej zmodernizowane. No właśnie, bardziej zmodernizowana wersja Panzerfausta. Panzerfaust. No gdzie ten samolot? To tobą. Czekaj, jak on będzie gadał, to chyba będzie leciał. No właśnie. Tak aż ten przyjaciel to się powie. Ma... Myślałem, że ma radar w głowie. Nie wiem o czym... To tobą. Tak, za mną. Czekaj, muszę na niego patrzeć, jak on powie za nami, to się odwrócę. A nie, że nie wiem. Odstalaj mu w głowie. Chciałeś tylko dodać wszystkich gości na lotnisku, ten się będzie samolot. Tak, ile ich jest. Leciał samochód, samolot. Samochód latający, nie ta era, panie. Coś niecelnie strzelają. Mówimy na Libii. Hitler miał słabych żołnierzy. Kurde, 3 zdrowia, chyba coś celnie zaczęli. A znałeś kogoś z SS, że tak mówisz? Że miał słabych żołnierzy, bo co ma tu? Samolot w garażu. Jest! Dzięki twojej wspaniałej myślności. Jest dziadka w SS? Właśnie miałem mówić, że twój dziadek był w SS, ale nie wiem. Nie był. To dobra, skończmy. No bo ty mówisz, że ja sobie żołnierzy. No a ty mówisz, a co miałeś kogoś w rodzinie? No, i kto zaczął? Kto zaczął? No koniec tematu. To nie było kłótnia, to było lekkie nawiązanie. Nie dojdzie. Chyba się rozdzielił. 1 HP. Młoda! Co się stało? Wysiadłem, kamień mi do buta wpadł i umarł. Czy nie wysiadłeś, proszę pana? Nie wiem, gdzieś to zapisał, to na problemy bardzo. No niedawno zapisałem. Gdzieś teraz. Jezuici. Co jezuici? Teraz będziesz wysiadał. Zapisz. A w pięć. Pęć. To chyba na jezuici szli. Nie jezuici. No to naziści jak wolisz. Dobra. Ciebie nie jezuici i naziści to jest to samo. Gdzie ty żyjesz? No i skończyłeś gaś. Ksiądz to będzie oglądał potem. Będzie miał przez stronę. Jakiś ksiądz? Twój kuzyn może. Jakiś, skończmy jakiś ksiądz. Właśnie moja babcia się pytała, czy twój... Co to teraz mówisz? Bo chcę, żeby był śmieszny. Moja babcia się pytała, czy twój kuzyn miał święcenia. No miał. Już miał, tak? Ale nie wszystkie. Bo...
Dobra. Nie powiem, nie będę mówił, bo to może być za bardzo hardcore. Bo... Właśnie. Co stoję w babciach z... Babciach z hardcore. Czyli miałeś, tak? Jedne miał. A ile jest? Dwa chyba. Jaki znawca? Jak sprawca, nie znawca. Ale na księdza nie idę. Chyba wciąż ci nie mówi, że na księdza poszedł. Zawsze mi tak mówi. Tobie nie mówi? Ja nie znam. Co nie twojej babci. Ale nie, czy twoja ci tak mówi? Nie wiem, nie pytałem. A to nie, wgrałem się trochę i nie docierało do mnie, co ty chcesz, powtórz pytanie. Dobra, koniec, bo zawsze tego mówisz. To miejsce skądś kojarzy. Czy myśmy nagrywali to kiedyś? Nie, tego jeszcze nie. Ale gdzieś tu widziałem. Chyba wtedy, jak byłem u ciebie i twój tata. Aż teraz się. Ja ci pokażę fajnego. To było fajne. Egzekucją. O, ale fajna umywalka. To jest umywalka? No to wygląda. Wątpię. Gdzie tam był korek? No nie mają korka. Fioderami wodę przynoszę. Teraz jesteśmy jakimś... O, zjechaliśmy w dół. W jakimś trzewie. Co mnie strzela? Ha, padniesz. Skąd ty masz tyle zdrowia? Od te ciuszki zbieram. Nie widziałem. A, widziałem chyba. Co on tak... Ginie śmiecił, cierpło. A pacza masz? Do jakiego pacza? Do gry? Jakiego patcha? Patychy. Takie ale, coś ale... łatka inaczej. Ale jaką łatkę? To co? W ogóle czy masz coś, bo może dlatego, że nie wgrałeś patcha, to są jakieś bugi czy coś. A kiedy tu bugi widzisz, bo ja bardzo nic nie wiem. Leżący żołnierz, który stoi przed twoimi stopami i do ciebie nie strzela. To jest według mnie bardzo romantyczne. Romantyczne. Reumatyczne. Może w dupę. Nie wiem, czy ja skoczę, się zabiję. A ty chcesz to skoczyć? Nie, jak tu zejść. Aha, już wiem. Rób misję. Normalnie. Mam też pomysł na... Właśnie, możemy nagrywać jeszcze z... Red Faction. Nie Red Faction. Ale chcę Red Faction jedynki nagrać. Dobra, pożyczysz mi, ja się w to... Ogrem. Tam też działa multi, proszę pana. Ty mi to pożyczysz, ja się w to ogrem, zobaczę co to jest, jak się nauczę gry, to możemy. Tylko, nawet. Że to jest bardziej pół sandboxowe, bo tam dużo trzeba też eksplorować. Z czego to jest roku? Z 2001 albo drugi. No to... To. A jest jakieś nowsze z lepszego grafiku? Co by mi... To by ci poszło, to dwójka, ale chciałem wpierw jedynki, bo to bardzo oldschoolowa i fajna. Mam dwójkę, mam też trójkę. A dwójka z którego? Dwójka, nie pamiętam, chyba czwarty albo trzeci. Ale nowe. No a co, chcesz, żeby ci Armageddon działał do 2009 czy tam 10? Jeżeli... Właśnie, bo ja mam słabego kompa, o to chodzi. Jest moc. Myślę, że nie mam mocy. Brzmi to jak błaganie o Eurosy. Będzie, może skończmy to. No to... Ty byś tylko Eurosy chciał, wiesz co? Ja powiedziałem. No to ty zacząłeś Eurosy. Skończ o Eurosach, nie ma Eurosów. Nigdy nie było. Nigdy nie będzie. Dajesz. Odebrałeś mi nadzieję. Świerkowi się te linki będą. Co będzie? Chcieli nam zapłacić za autografy. 5 groszy. Nie przesadzaj. Tak wiem, za wysoko. Z 10 zł. Na dupie my się podpiszemy. Żartuję oczywiście. Ja się nie sprzedam. Potępienie na świerka. Ja się nie sprzedam. A ja się sprzedam. Właśnie, będziesz podpisywał nie wiadomo co. I jeszcze nie wiadomo komu. Daj taba, jakie masz te, a nie w beczkach skaczesz. Próbuj stąd wydostać, mi się kurde za trolejbusiłem w tym strasznym, przerażającym. Co zrobiłeś? Zaciąłem się! Jezu. Czekaj,
do obejrzyj się dookoła. Dora, nie, to nie sprawa, że on cię zje. Zje mi cukierki. No, obejrzyj się, a nie skaczesz w jednym skaczek miejscu. Małpa. Ciągle. Ciągle. Pada. Zapalając. Coś innego przeczytałem. Co? Lepiej, żebyś nie wiedział, co przyznaj jeszcze. Się. Miałeś kosmate myśli. Czytam jakieś. Fajne światło, taka... Patrz, biała, jadł. Białe tekstury. No i co, że jadł? Niebo się snajpera. Kanapę. Kanapę mój. Nie zarzucił. Co to miało być? To jest przeciwko mnie. Bawię się już. Ło. Widzisz, teraz jest zemsta bogów. Bogów chyba. Chodźcie do mnie, miśki. Nie takie teksty. Łoda. Coś ty zrobił. Odcięło się. Znaczy nacisnąłem w cztery. Przez przypadek, wiesz, więc... Chcesz, żebyśmy umali? Nikt nie będzie umierał. Śmiać na tydzień jutro. Dużo się bądów. Oglądałeś właśnie to? Oglądałem. Gratulacje. To by nawet było chyba... niedawno. Czekali na granata, że wybuchnie. Nie rzucaj granatami na ślepo. Nie na ślepo. Lubisz, ale nie tak rzucaj. Zawsze Krzyśka zabijałem na multi. Granatami na ślepo. Jakiego Krzyśka? Już mówiłem, że go poznacie, jak będziemy grać w multi. Ale przybliż jego osobę może. No gruba z... zboczeniec. No, a wiesz, że on to może oglądać? I kto będzie bity? Ważne, bym się gdzieś zrobił. Krzysiu będzie bity. Po brzuszku. Dobrze, skończ. Jest koniec misji. Koniec misji. Koniec misji. Koniec, to już jest koniec. I to już jest koniec. Wiem, że się zapędziłeś. I w następnym... Pojątkowego headshota na pożegnanie. My się żegnamy. A to jest headshot. Pozdrawiamy, trzymajcie się. To była seria z... W dupę przeżył. Cześć. Cześć, trzymaj się. Tyle? Tak. Żeby się to zamieniło. Bo ja już nie będę teraz. Mikrofon się nie... Właśnie. Trzeba obciąć po tym ładnie, nie?